obdarowujecie nas, ale również promujecie nas po prostu poprzez swoje media. Bardzo dziękuję. Dziękujemy również. To pieniądze od pracowników zebrane podczas gali świątecznej. Nasi pracownicy stwierdzili, że należy wesprzeć tą placówkę i dlatego te cegiełki tak hucznie kupowali i rzeczywiście udało nam się uzbierać całkiem dobrą sumę, te 10 tysięcy złotych. Wśród pracowników losowane były nagrody za te cegiełki. Główną był telewizor. Wylosował go Zbigniew Ryczek, współwłaściciel grupy Asta, i postanowił przekazać go także do hospicjum. Okazuje się, że w sali głównej w hospicjum takiego telewizora nie było. Zostanie on zainstalowany w dużej sali. Chcemy również zadbać o pełny montaż. Przyjedzie ekipa, zamontuje na specjalnym stelażu, tak aby osoby, które tutaj przebywają w tym miejscu, mogły się zrelaksować i też trochę tej dobrej rozrywki uzyskać. Hospicjum stacjonarne działa od 4 lat. W placówce przebywa 45 pacjentów. Tańczymy. No, to jest duża sztuka. Nie każdy potrafi, a my tak. Bardzo jest miło tu, przyjemnie, super. Bardzo dobrze. Oby tak dalej. Pracownicy hospicjum prosili mieszkańców regionu o przekazywanie darów świątecznych dla pacjentów. Od środków pielęgnacyjnych po kołdry i pościele. Po to, żeby między innymi nie wydawać pieniędzy, żeby gromadzić pieniądze chociażby na przyszłą rozbudowę właśnie tego zakładu opiekuńczo-leczniczego i hospicjum. I naprawdę jesteśmy zbudowani. W kolejce czeka kolejnych 60 pacjentów, dlatego tak bardzo potrzebny jest drugi obiekt. Przyjadę wszystkich, tylko gdzie te osoby położyć? No jest mi przykro, jak widzę, że rodzina przychodzi, prosi, mają trudną sytuację, a ja nie mam wolnego łóżka. I to jest to, co nas martwi, co nas boli, że nie jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom. Hospicjum dostało od miasta działkę wartą 1 000 000 zł, przyległą do obecnego budynku. Jest już projekt. Czekają na wsparcie, aby ruszyć z budową tymczasowego domu dla kolejnych 50 chorych z całego regionu. Kochamy Pani Zrytę, Pani.